Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na październik. Zaczynam te czytania. Oczywiście pierwsza będzie waga i będziemy tutaj patrzeć w karty. No i pewnie będą jakieś scenariusze. Tylko pamiętajcie, że to są czytania ogólne. Może jest tutaj coś takiego, co możecie wykorzystać. Coś, co może coś Wam jakby podpowiedzieć. Natomiast no nie musi to być w pełni zbliżone do sytuacji, w której jesteście czy przeżywacie. No to wiadomo, tarot to jest też takie narzędzie, które ma pomóc w otwieraniu świadomości czy w skupieniu na czymś, czego może nie dostrzegamy w życiu codziennym. Jeszcze chciałabym bardzo serdecznie Wam podziękować za to, że przychodzicie tutaj, że jesteście obecni na tym kanale. Dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, za całe dobro, które płynie w moją stronę. Jednocześnie też chcę zaprosić Was na kurs odczytu Planu Duszy, na moją stronę www.planduszy.pl. Być może znajdziecie tam coś dla siebie, jakąś sesję, czy nawet może właśnie książkę Plan Duszy, która jest naprawdę pozycją właściwie otwierającą takie drzwi do duszy z imienia i nazwiska, które zostało nadane w dniu urodzin. Możecie odkodować sobie energie, które są obecne, bardzo silne w Waszym życiu obecnym. Więc myślę, że jest to warta zakupienia książka. Oczywiście każdy sam zdecyduje jakby o tym, czy kupi, czy nie. Natomiast ja bardzo, bardzo Was zapraszam, polecam tą książkę. No i widzimy się w kolejnych znakach, tak? Będą czytania dla kolejnych znaków i zaczynam od wagi. Oczywiście każdy z Was przejdzie do tego znaku, który go interesuje. Możecie oczywiście obejrzeć sobie kilka odczytów, bo w kosmogramie mamy przecież bardzo różnorodne ustawienia planet, więc warto sprawdzić to. A już teraz zapraszam do czytania. Witam wszystkie raki w czytaniu na październik, który już jest tuż, tuż. Zobaczymy, co tutaj u Was się wyciągnie jako karta miesiąca. Oczywiście czytanie jest ogólne, o czym już wspominałam we wstępie. Zobaczymy, co tutaj będzie przewodnim motywem. I jak dalej te wszystkie karty, które rozłożę jeszcze, dodatkowo karta wyroczni na końcu. Zobaczymy, jak to będzie się układać w opowieść jakąś. Okej, to patrzymy. Asmonent dla Was. Powiem Wam, że to fajnie. Bardzo mi się to podoba. Żywią mnie Wasz, natomiast jest to konkret jakiś, w sensie takiego namacalnego, materialnego zasobu, który możecie wykorzystać. I to jest bardzo dobra wiadomość właśnie. Można z tym coś zrobić, czyli otwiera się jakaś przestrzeń materii, która tak jakby obiecuje, że ten październik będzie miesiącem rozpoczęcia czegoś nowego, może nowej pracy, może inwestycji, może właśnie zaczynamy oszczędzać w pewien sposób, że to, co jest jakiś grosik do grosika i się tutaj uzbiera coś, różnie to może być. Indywidualnie każdy będzie czuł, o co chodzi. Mogą to być też jakieś ziarenka, roślinki, cebulki i tak dalej. Jest jesień, często też jesienią coś tam do ziemi trzeba zasadzić, żeby można było cieszyć się tym na wiosnę. Więc jest to dobry czas, który jest też czasem obfitości. No zobaczymy, jak dalej karty będą mówić i co jeszcze tutaj można dodać. Zobaczymy z przeszłości, jaka idzie energia, która będzie miała wpływ na teraźniejszość. Waszą energię oczywiście też będziemy oglądać, to, co będzie może w przyszłości. Jeśli potrzeba taka zaistnieje, to też dołożę jakieś karty, żeby coś tam wyjaśnić. Zobaczymy. I tak jak mówiłam, karta wyroczni będzie na koniec.
Fiódor Pawłow, taka talia dla zainteresowanych, bo też często pytają niektórzy o talie, którymi robię czytania. Karta z kabalistycznego tarota i tutaj mamy Fiódor Pawłow, bardzo pięknie tworzący artysta. Ok, dobrze, czyli zaczniemy od Waszej energii. O, 10 mieczy. Mogę powiedzieć, że kończy się jakaś trudność w Waszym życiu, nadaktywność umysłu, którą sobie sami może zafundowaliście. Za dużo myśli, martwienia się, takiego przygwożdżenia do ziemi, ale mam wrażenie, że to dla Was jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ tutaj, kiedy jest 10 mieczy, to pojawia się takie światełko w tunelu, czyli pojawia się moment zakończenia. Może jakiś cykl, który był wcześniej trudny w Waszym życiu, może się zakończyć. Dla niektórych może to być koniec takiego czarnowictwa, dla innych może nawet zakończyć się czas jakiejś depresji czy nerwowości. Czy właśnie martwienia się o to, co jest, czy co będzie, czy co było, bo jeśli wchodzimy w tą przestrzeń martwienia się, to wtedy nagle otwiera się tutaj całe spektrum. Przeszłość, król mieczy, czas październikowy, czyli teraźniejszość, jest głupiec, jest as mieczy, widzicie? 10-1, czyli koniec z takim czarnowictwem. No i proszę, król monet jako energia do wykorzystania. Tutaj mamy dziesiątkę monet, która jest tym, co może przeszkadzać, czyli zobaczeniem od razu jakby namacalnego efektu zasadzenia tego asa. Tutaj jest dodatkowa porada, 9 mieczy. I tutaj mamy czwórkę mieczy. Ok. A tutaj atmosfera. To jest atmosfera stresowa może, obciążeniowa. Mamy dziesiątkę buław. Może to być taka informacja, że coś tutaj Was obciąża, czy też może obciążać w październiku. Zbyt dużo tutaj brania na siebie czegoś, co może nie jest zupełnie wasze. Taka próba podźwignięcia tego, co moje, tego, co może tych, którzy mnie otaczają, i takie bycie nadaktywnym. To trochę tak jak ta dziesiątka mieczy. Może to też być taka zapowiedź końca właśnie, czyli już ciężej czy gorzej być nie może, czasami tak mówią. Więc ten październik, i tu też jest dziesiątka, ona jest tutaj w wyzwaniu. Za chwilę jeszcze wrócę do tego. Zacznijmy może od tej przeszłości. Jest tu król mieczy, który jest taką energią kogoś, kto potrafi świetnie opowiadać, bardzo dobrze posługiwać się też słowem pisanym czy mówionym. Może to być orator, może to być jakiś bardzo wykształcony człowiek, prawnik, lekarz, na przykład chirurg dla niektórych. Może to być sędzia, adwokat, wykładowca i tak dalej, i tak dalej. Każda osoba, która bardzo aktywnie posługuje się intelektem. Ale zobaczcie, tutaj złapałam tego króla i mamy taki trójkąt mieczy. Król z przeszłości jakby tutaj wprowadza atmosferę takiego zrozumienia, mądrości, takiego wejścia w taką jakby poprzednią swoją własną rolę, jakby w buty, w których się wcześniej było. I tutaj mam wrażenie, że ta energia tego króla ma Wam pomóc zakończyć tą walkę z tymi myślami, z intelektem, z takimi trudnościami, martwieniem się. I rezultatem ma tutaj być uleczenie, wyleczenie, wyciszenie i święty spokój. Więc jakby ten
miesiąc dla tych cierpiących nadaktywność umysłu, którzy czasem nie mogą spać po nocach, może się zakończyć. Tu jeszcze mamy też miecze, więc zobaczcie, ile tych mieczy u Was. Naprawdę sugeruję, żeby jednak coś z tym zrobić. Przekierowanie w stronę ziemi, w stronę odprowadzenie tych myśli, widzę, że tu kamera też mnie łapie, odprowadzenie tych myśli w stronę ziemi, tego, co jest namacalne. Ziemia wszystko przyjmuje, ziemia wszystko potrafi wytrzymać w tym momencie, to znaczy może pomóc nam ustabilizować energię. I poradą jest, żeby postarać się o spokojny sen, o wyeliminowanie takiego myślenia czarnowictwa, scenariuszy negatywnych, wyobrażania sobie tego, co się może zdarzyć. I to ma być taka ekstra porada, żebyście przespali spokojnie noc, to potrzebujecie, i znowu mamy tutaj tą czwórkę i tego króla, potrzebujecie spokoju po prostu. Takiej akceptacji rzeczy, które się dzieją. Takiego obserwowania, dlaczego ja to myślę. Czy to myślę ja, czy to myśli mój umysł, czy to jest rezultat takiego nieuspokojonego ciała. Może warto tutaj coś poruszyć w tym ciele, bo mam wrażenie, że tutaj ten as mówi o tym, żeby to było jakby coś nowego. Jakby materia stała się ważniejsza niż to, co ulotne, to, co takie czasami skomplikowane, bo my potrafimy komplikować. Natura jest prosta. Sadzimy ziarno i wyrasta albo nie wyrasta nam roślinka. Natomiast kiedy zaczynamy kombinować i wymyślać, to nagle się okazuje, że zaczynamy szukać problemów albo w ogóle wynajdować różne aspekty tego, co może nie pójść. Czyli sytuacje, to nie pójdzie, bo to, bo tamto i tak dalej. A tutaj jest w teraźniejszości energia głupca, czyli karta rozpoczynania nowej podróży, nowej ścieżki, nowych zadań, nowej pracy. Podjęcie ryzyka i zaryzykowanie po prostu takiego normalnego zaakceptowania tego, że w życiu podejmuje się ryzyko każdego dnia. Ryzyko, kiedy coś nowego się zaczyna. Ryzyko, bo w ogóle jesteśmy tutaj właściwie nie wiadomo na jak długo. Więc jest pełno niewiadomych. I ten październik wydaje być się takim miesiącem zaakceptowania tego ryzyka i pójścia na całość. No i jeśli idziemy na całość i mamy tutaj asa i wy pokazaliście się jako dziesiątka, to znaczy, że przyszedł czas i przychodzi czas na to, żeby skończyć jakąś taką zabawę z cierpieniem umysłu i zacząć przekierowywać swoją uwagę w stronę jedności, w stronę pomysłu, w stronę jakiegoś pomysłu, który gdzieś tam jest przy Was. Macie dwa asy. Główna energia i to, co przyszłość przynosi. Jakby jasność umysłu co do tego, co jest w życiu ważne. Czyli co jest ważne? Rozpoczęcie każdego dnia z uśmiechem. Przekierowanie swojej uwagi w stronę akceptacji tego, co spotkamy na swojej drodze. Rozwiązywania problemów wtedy, kiedy one się rzeczywiście pojawią, a nie wtedy, kiedy myślimy o nich lub tworzymy je, co gorsza. I tutaj do wykorzystania mamy energię króla monet, czyli energię kogoś, kto jest zasobny. Zazwyczaj potrafi z niczego zrobić fortunę. Trochę jak król Midas, ale w takim, powiedziałabym, tutaj jest pozytywnym wydaniu. Nie wszystko, czego się dotknie, zamieni się w złoto. Po prostu tutaj jest skupienie na tym, w jaki sposób zadbać o tego asa, o to, co się otwiera, o tą materię, żeby można było spokojnie i dostatnie być i żyć. I zaakceptować też ryzyko
inwestowania w nowe rzeczy, bo tutaj można też zobaczyć sytuację tak jakby z tych kart. Można tutaj zobaczyć podjęcie ryzyka w kwestii na przykład inwestycji jakiejś. Że tutaj ktoś chce podjąć ryzyko zainwestowania, być może martwi się wynikiem. Od razu tym, bo mamy asa monet i mamy dziesiątkę monet. I to jest całe spektrum, które jest w tarocie. W każdym żywiole. Od asa do dziesiątki. Więcej nie ma. Więc martwienie się o sam zarobek, czy zwroty, czy to, czy stracę, czy zyskam, czy zarobię, czy nie, nie ma jakby znaczenia, bo macie się cieszyć samą akcją, samym podejmowaniem ryzyka, jak to mówi tutaj głupiec. Cieszyć się po prostu, że możecie coś zrobić, zadziałać, przekierować tą swoją energię, uwagę umysłu w stronę czegoś konkretnego, a jednocześnie nie wiadomo, co z tego wyniknie. I to ma być ta tajemnica i to ma być ta niespodzianka. I teraz, jeśli ktoś nie lubi niespodzianek, to może się denerwować, że co z tego wyniknie. Macie być spokojni, naprawdę. I uspokoić swoje myśli po prostu dlatego, że nie jesteście w stanie skontrolować wszystkiego. Wydaje się czasami, że już posiedliśmy całą wiedzę, a tak naprawdę ta wiedza jest ograniczona zawsze, ponieważ odkrywamy coraz nowsze, większe, inne informacje, istotne informacje. Okazuje się, że coś, co dawniej było uznawane za zasadę, regułę, to nie do końca było dobrze. Albo, że coś było lekarstwem, a nie do końca nim było. Właśnie, więc jest to iluzja, jest to takie dłubanie właściwie w tym umyśle i uznawanie, że jesteśmy w stanie wiedzieć wszystko, a tak naprawdę wszystkiego nie wiemy. W związku z tym, że macie tyle mieczy i tych dziesiątek, to pozwolę sobie tutaj dociągnąć kartę i zobaczyć, jak może się zmienić wasza energia. Chociaż uważam, że wasza energia zmieni się na pozytywną, bo macie taką bardzo trudną kartę. Taką kartę, która mówi, że w ten sposób nie da się dalej iść. Tutaj, jeśli chcesz coś zmienić, potrzebujesz wykorzystać te potencjały. Być jak król monet, szukać okazji, akceptować to, co przychodzi, bo nie zawsze jest tak, że jak się usztywnimy i pójdziemy tylko w jedną stronę, to zawsze to jest dobry kierunek. Królowa kielichów to jest wreszcie wasza energia żywioł kielichów, czyli intuicja, czyli akceptacja, czyli takie bycie wrażliwym, otwartym. Być może właśnie też energia żeńska jako energia na drzewie życia w Bina, czyli zrozumienie. Zrozumienie, że jesteśmy tutaj po to, żeby kochać siebie, starać się zrozumieć siebie, żeby otworzyć się też na wszystkie potencjały, na to, co nam Wszechświat przynosi. Niekoniecznie czasem rozumiemy umysłem to, co się dzieje, odbywa i to, co się komplikuje, ale warto wtedy przekierować się w stronę kielichów, czyli miłości, emocji, jakby zobaczyć, sprawdzić, co się dzieje. Dla niektórych to może być sytuacja, kiedy ktoś może też nie przyjąć na przykład spadku, albo darów, albo nie chcieć mieć nic wspólnego ze swoją rodziną. Jakby tutaj też widzę taki scenariusz, że niektórzy będą chcieli odejść od rodziny, czy pójść i żyć na własny rachunek totalnie. Ponieważ jest tutaj jakieś zmartwienie. Gdzieś macie dosyć być może.
Mogą tu padać różne słowa też, które nie dadzą Wam właśnie, nie dają Wam takiego spokoju, czy nie dadzą Wam takiego spokoju w październiku, jakiego byście chcieli. Więc tutaj ktoś koniecznie chce podjąć ryzyko. Głupiec nazywa się głupcem, ponieważ robi rzeczy, które są dla innych niezrozumiałe i inni mogą nie rozumieć Waszych poczynań, działań. Tego, że ktoś chce zacząć od początku albo chce wyzerować. Nie musi to być zrozumiałe dla reszty otaczających Was ludzi. Ważne, żebyście Wy rozumieli i czuli, że to, co robicie i to, co się teraz przed Wami otwiera, to jest dla Was, to jest Wasze, to jest dla Waszego najwyższego dobra. I totalnie patrząc i mówiąc o tym, co się tutaj dzieje, to powiem, że może to być bardzo dobry miesiąc. Pomimo tych dziesiątek, te dziesiątki właśnie wskazują, że to, co było trudne, no to takie trudne może jeszcze przez chwilę będzie, ale tak jak mówiłam, widać światełko w tunelu i pojawia się as, który przychodzi po dziesiątce i zaczynacie jakby nowy rozdział. Coś totalnie nowego, może bardziej interesujące to będzie, może będzie zupełnie szło w innym kierunku niż się spodziewacie, ale warto podjąć to ryzyko i ruszyć w tą przestrzeń, która się otwiera i wykorzystać to dla siebie, ten potencjał. Sugeruję medytować również, bo to jest bardzo dobre. Starting fresh. Taka tutaj nam karta wyroczni wyszła. Starting fresh po angielsku to oznacza, że startuje z nową energią. Że pojawia się fantastyczny nowy początek w rozkwitającym moim życiu. Tak tutaj jest w słowach, w takim zdaniu, w podpisie tej karty. No i w podpisie tej karty możemy też znaleźć informację, że to życie jakby nabiera takiego rozkwitu i coś zaczyna się otwierać. Tutaj jest mowa w tej karcie wyroczni zarówno o tych asach, jak i o głupcu, który jakby startuje od zera, ale jest przy tym szalenie szczęśliwy, bez troski. Czyli wychodzi z tej energii troski i zaczyna żyć jakby po swojemu. Zobaczę, co tu jeszcze autorka mówi. Tutaj autorka też zadaje pytania, jeśli moje życie faktycznie startuje od nowa, czy będę podejmować te same decyzje? Jestem gotowy, czy gotowa, żeby odpuścić i zacząć wszystko od początku? Co blokuje mnie przed zrobieniem właśnie, czy przed zrobieniem kroku do przodu, czy właśnie przed takim podjęciem ryzyka, które może być dyskusyjne, prawda? Może być nieraz przerażające, ale może warto właśnie. Czyli Wszechświat chce, żebyście po prostu rozpoczęli nowy cykl na tej naszej pięknej planecie. Nowy cykl wraz z jesienią może być to bardzo dobry pomysł. Także myślę, że ciekawy przed Wami i przełomowy miesiąc. No, szukałabym pozytywów i wychodziła na Waszym miejscu ze wszystkich tych trudnych myśli czy zakrętów, które serwuje Wam głowa. Także przekierujcie się w stronę czucia, serca, opieki nad sobą i opiekujcie się sobą. I nie bójcie się nowych początków. Do zobaczenia.